Cześć kochani, dzisiaj przychodzę do Was z albumem. Zrobiłam album na chrzest małej dziewczynki. Album jest dosyć duży, bo wymiary to jest 21 na 21 i grzbiet ma 8 cm i karty w środku 20 na 20. Kolekcji, jakich użyłam, to jest Lemon Craft. Ta fioletowa. Nie pamiętam nazwy. I Scrap and Me. Napiszę Wam w opisie, co to są za kolekcje. Na okładce mamy zdjęcie małej dziewczynki i taką kompozycję z kwiatków z foliranu i z wyciętych elementów z kolekcji. Tu mamy też tekturkę z Crafty Molly. Ona jest wyembosowana na biało, moje pierwsze próby embossingu. I w środku mamy coś takiego. Tekturki zamawiałam specjalnie do tego albumu z Crafty Molly. Miały być takie teksty o dzieciach. I tu na pierwszej stronie mamy kieszeń. W kieszeni są maty. Na zdjęcie to jest 10 na 15 i 13 na 18. I jeszcze dodatkowo tutaj będzie karteczka. Taka delikatna. W środku są życzenia. To do kieszeni. Tu mamy okienko, klapka do góry i kieszeń. W kieszeni znowu są maty. Kolejne dwie strony, to tu mamy miejsce na zdjęcie. Oczywiście tu jest niepodklejone, można wsunąć zdjęcie. Mamy dwie klapki. I tu mamy taki wodospad. Chciałam zrobić wodospad pionowy, ale nie zmieściłby mi się łącznie z tymi ozdobami z wykrojnika. Tu mamy kolejne klapki. Tu jest koronka i oczywiście zabrakło mi mamy pomocnika. Zabrakło mi papieru i tu jest taka przerwa między jedną częścią a drugą i nakleiłam koronkę, ale efekt mi się podoba, że taki prześwituje troszeczkę ten papier kraftowy. Kolejny mamy. I tu mamy znowu ramkę, Mogę kapeczkę? klapkę do Mogę góry, kapeczkę? Ja mogę leciała kolejną, na tamnicy? Ja mogę tu znowu leciała? miejsce na zdjęcie, Ja mogę momencik, jak będę, leciała na tak i tak, tamnicy? Na zaraz tamnicy? będziesz rysować na tablicy. Tak. Tu mamy dwie kieszenie. Na taką. Sylwetki. Mały ma. Przepraszam. Tu mamy mniejsze karty na zdjęcia 10 na 15 i w tej większej kieszeni. Tak, kuleczki. W większej kieszeni mamy maty na zdjęcia 13 na 18. Niestety zabrakło mi papieru tego ciemniejszego. No to dla ciebie. Dlatego musiałam użyć takiego papieru kraftowego. Na początku chciałam zrobić album w ogóle z tego papieru, ale zamówiłam sobie bardzo. Przepraszam. Zamówiłam sobie papier taki dosyć gruby, bo on ma chyba 300 gram i łamał mi się. Na Nie maty ma jest. kuleczki. Na maty jest idealny, ale już do robienia klapek, do bigowania jest
okropny, no bo się łamie po prostu. Ten jest fajny. Nie pamiętam, jaka jest gramatura tego papieru. On jest trochę cieńszy, ale fajnie się z nim pracuje. On jest taki a la kraftowy, z taką lekką teksturą. Mama, i on jest identyczny z jednej i z drugiej strony. A na tym mi zależało, bo z reguły papiery kraftowe są z jednej strony ładne, a z drugiej moim zdaniem brzydkie. I to tak niefajnie zawsze wygląda. Kolejna strona, to znowu mamy miejsce na zdjęcie. Tym razem już tu większe zdjęcie. 13 na 18 się zmieści. I tu mamy tylko klapkę tak do góry. Tu znowu mamy taką klapkę górę-dół z wodospadem. I oczywiście tu można też zdjęcie nakleić. Kieszeń boczna z matami. I kolejna ramka, tym razem bardziej ozdobiona. Też jest mata. I tu mamy taką kieszeń malutką na tagi. I można tutaj jakieś małe notatki zrobić. I ostatnie strony. Tu mamy kieszeń znowu z matami. I tu jest klapka na magnes. I na końcu mamy kopertę. W kopercie mamy dodatkowe maty. Mama, nie rzucaj, nie rzucaj. I jeszcze zrobiłam taką mini książeczkę z różnymi cytatami odnośnie chrzcin i dzieci. Mogę się. Woda poszła oglądać bajkę, więc mogę nagrywać dalej. Album obłożony jest materiałem bawełnianym. W każdej stronie jest dodatkowa karta na zdjęcia. I jeszcze zapomniałam wspomnieć, że wykrojniki, wszystkie wykrojniki brzegowe, których użyłam tutaj, to są wykrojniki, które pożyczyła mi Ania z kanału Lady Anna. Bardzo Ci dziękuję, Aniu, bo gdyby nie Ty, to pewnie musiałabym wszystko ręcznie wycinać, bo niestety maszynkę mam, bo mój wspaniały mąż mi zrobił taki prezent, ale jeszcze nie mam zbyt wielu wykrojników, a brzegowe, no to już w ogóle na razie zaopatrzam się w kwiatki. I ten długi wykrojnik w ogóle chyba jest już niedostępny. Bo próbowałam go gdzieś namierzyć, ale niestety chyba już go nie ma. No ale dzięki Ani mam takie fajne wykończenie albumu. I cały album jeszcze będzie zapakowany do pudełka. Pudełko nie jest zbytnio ozdobione, jest tylko takie z tego papieru kraftowego. Tu mamy okładkę. Okładka jest obłożona materiałem. To jest taka gruba bermata. I tu też łączenie jest z materiału. Dlatego tu spokojnie można tym manewrować i nic się z tym nie stanie. Tu mamy jeszcze kieszeń. Można coś włożyć. I w środku tylko wykończona dodatkowo tym drugim papierem dla ozdoby, wzmocnienia. No i przede wszystkim musiałam jakoś nawiązać do tego i do tego, co jest w albumie, żeby to pasowało. I to by było na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie i dziękuję przede wszystkim, że jesteście ze mną, chociaż
Rzadko bywam na kanale, bo z dwójką maluchów no, ciężko jest to wszystko ogarnąć, ale mam nadzieję, że będę miała coraz więcej czasu i od czasu do czasu będę Wam pokazywać, co robię. Na razie dziękuję i pozdrawiam wszystkich. Pa, pa.